Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomaszu, doktorze habilitowany, zanim zadam Ci pierwsze pytanie, czy ja mogę pozwolić sobie na to, żeby do Państwa się zwrócić z prośbą o szybką sondę? Czy mogę Państwa prosić o podniesienie ręki tych z Państwa, którzy do tej pory inwestowali w Bitcoina bądź w nieruchomości na wynajem, bądź inwestowali w akcje na przykład typu Apple, Nvidia, Microsoft, Google i tak dalej. Kto z Państwa, jeżeli chodzi o to spektrum, ma jakieś doświadczenia? Poproszę rękę do góry. Brawo, no to gratuluję. To są bardzo popularne tematy inwestycyjne, kierunki inwestowania, w które bardzo chętnie podążamy. My Polacy, tu pokazują różnego rodzaju dane, Bitcoin za ostatnie 10, może inaczej, Apple za ostatnie 10 lat 1000%, Bitcoin 10 000%. Nieruchomości na wynajem, wiadomo, nie da się stracić, to jest pewny zysk gwarantowany, bez żadnego ryzyka. Oczywiście mówię to z uśmiechem, ale mówię o tym i podaję to jako punkt odniesienia, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o zupełnie innym podejściu do inwestowania. Będziemy mówić o podejściu indeksowym, czy pasywnym podejściu, które jest bohaterem głównym książki, której ty, Tomaszu, jesteś bohaterem, bo jesteś jej autorem. I w związku z tym chciałbym w pierwszej kolejności zapytać ciebie, czym w ogóle jest inwestowanie indeksowe, inwestowanie pasywne i dlaczego mielibyśmy chcieć inwestować właśnie w taki sposób, a nie na przykład w nieruchomości na wynajem, w Bitcoina, w Apple'a czy inne tego typu kierunki, o których wspomnieliśmy? Zanim odpowiem na to pytanie, to po pierwsze chciałbym jeszcze do tej listy dorzucić kakao, bo myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to aktywo, które w ostatnim, nie 10 latach, ale w ostatnich 12 miesiącach mniej więcej zyskało kilkaset procent i Bitcoin jest daleko w tyle za kakao tak naprawdę. Druga rzecz, to chciałbym Państwu bardzo podziękować, że poświęciliście swój czas i tutaj się zjawiliście. Mam nadzieję, że to nie będzie czas stracony, a wręcz przeciwnie, będzie to dobrze spożytkowany czas. No i teraz już nie przedłużając, bo nie mamy za dużo czasu na tą rozmowę, odpowiem na to pytanie. Inwestowanie indeksowe, a inwestowanie w te aktywa czy w te spółki, o których powiedziałeś, tak? No dlatego przede wszystkim, że inwestując w indeksy, tak w cudzysłowie, czyli wykorzystując instrumenty finansowe, które za pośrednictwem których możemy inwestować w koszyk papierów wartościowych, które tworzą indeks, umożliwiamy dywersyfikację portfela, a zatem ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Zatem jeżeli nam nie zależy na tym, żeby w krótkim czasie osiągnąć jakieś spektakularne stopy zwrotu, a nawet w dłuższym okresie, ale jednocześnie ryzyko inwestycyjne nie jest nam straszne, no to wtedy wybieramy taki instrument, gdzie inwestujemy w koszyk różnego rodzaju aktywów finansowych, niefinansowych, różnego rodzaju. To mogą być też właśnie towary, to mogą być nieruchomości, ale grunt chodzi o to, żeby jednak nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, tak? Czyli jeżeli nam się uda trafić w dobrą inwestycję pojedynczą, super, natomiast może być też tak, że jednak te inwestycje mogą okazać się w którymś momencie bardzo, bardzo niekorzystne, tak? Mogą przynieść straty. Więc dlatego inwestowanie w ogóle w instrumenty, które za pośrednictwem których inwestujemy w koszyk, no a tutaj przy tej okazji od razu mówimy o inwestowaniu indeksowym, czyli takie instrumenty, które odwzorowują koszyk papierów wartościowych czy innych walorów, a inwestowanie pasywne to już jest szczególna jakby kategoria tego inwestowania indeksowego, czyli inwestujemy w szeroki rynek akcji przede wszystkim, czyli odwzorowujemy zachowanie całego rynku, a nie jakiegoś jego segmentu dużych spółek, małych spółek tematycznych, spółek wzrostowych, dochodowych itd., itd. Więc inwestowanie pasywne, chociaż bardzo często to powiedzenie jest medialnie wykorzystywane, jednak jest jakimś węższym ujęciem. Ja stosuję w książce jako tytuł, jako pojęcie inwestowanie indeksowe, które dotyczy wszelkiego rodzaju indeksów, jakie sobie możemy wyobrazić. A jakiego rodzaju instrumenty można wykorzystywać do inwestowania indeksowego?
Są cztery takie podstawowe grupy instrumentów. Najstarszym z nich, najdłużej działającym są fundusze indeksowe, czyli jednostki uczestnictwa funduszy indeksowych. To już prawie 50 lat, kiedy są one obecne najpierw w Stanach Zjednoczonych, później rozprzestrzeniły się na cały świat. Drugim takim instrumentem są fundusze ETF, czyli też tytuł uczestnictwa funduszy ETF. Tutaj już ponad 30-letnia tradycja, notowane na giełdzie. No i te dwa instrumenty, dużo mniej znane, ale też dużo bardziej wysublimowane, bym powiedział, niszowe i takie pozostaną zapewne zawsze, te, o których piszę w książce, czyli instrumenty finansowe typu ETN i ETC, które mają najkrótszą historię, ale też swoje miejsce na rynku znalazły, ale właśnie, jak mówię, w pewnych niszach, jeśli chodzi o różne rodzaje klas aktywów. A czym różnią się ETF-y od instrumentów typu ETC i ETN, bo o nich piszesz w swojej książce? Ponieważ wszystkie te trzy mają na początku E w tym akronimie, czyli są Exchange Traded, więc wszystkie one akurat zaczną od tego, w czym są podobne. Są notowane na giełdach. Natomiast te dwa ostatnie, czyli ETN i ETC, w tym na przykład ten ETC, który jest od pół roku notowany także na giełdzie w Warszawie, są instrumentami dłużnymi. Zatem to jest zupełnie inna konstrukcja prawna, nie konstrukcja funduszu, tylko konstrukcja instrumentu dłużnego, co ma swoje zalety i wady. No przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę na to, że skoro są one emitowane przez albo bank, albo inną instytucję finansową, albo spółkę specjalnego przeznaczenia stworzoną przez bank, to pojawia się ryzyko kredytowe emitenta, które no w zasadzie nie występuje, a przynajmniej nie w takim stopniu w przypadku funduszy ETF. Zatem inwestując w te instrumenty, musimy zwracać uwagę właśnie na to, kto je wyemitował, bo od samego początku już były na świecie takie przypadki. Jeden z pierwszych instrumentów typu ETN w Stanach Zjednoczonych został wyemitowany przez Lehman Brothers. Pół roku później ten instrument został zlikwidowany z wiadomych względów. Wracając do niedawnych sytuacji, była cała grupa instrumentów wyemitowanych przez Credit Suisse. Więc one też zostały albo przejęte przez inne podmioty, albo zlikwidowane. Nie chciałbym wywołać takiego wrażenia, że to są instrumenty bardzo ryzykowne ze względu na to ryzyko emitenta, bo jednak generalnie są to instrumenty emitowane przez znane, uznane, renomowane, przynajmniej do pewnego czasu, banki inwestycyjne, tak? Ale trzeba mieć to ryzyko na uwadze. No i poza tym ETF-y są dużo bardziej popularne, tak? I dużo większe możliwości, jeśli chodzi o różne klasy aktywów, oferują, ale są ograniczone limitami inwestycyjnymi, bo to są fundusze inwestycyjne, które podlegają przepisom prawnym, które zmuszają je do dywersyfikacji portfela. Jeśli chodzi o ETN, ETC, one nie podlegają tym przepisom, tym ograniczeniom, więc można tutaj inwestować w sposób dużo bardziej skoncentrowany, co oczywiście może mieć swoje zalety i wady, tak? Czyli zaletą może być to, że możemy osiągnąć wyższą stopę zwrotu, jeżeli trafimy w koszyk instrumentów, który akurat będzie dobrze performował, ale mogą być oczywiście także bardziej ryzykowne, jeżeli skoncentrowany koszyk tych instrumentów, bądź nawet jedno aktywo, bo część instrumentów, chociażby kryptowalutowe, są oparte na jednej kryptowalucie, no to wtedy to ryzyko jest oczywiście zdecydowanie większe. To też są instrumenty indeksowe, tak się je przyjęło nazywać, przyjęło się je określać, chociaż to tak naprawdę, jeżeli inwestujemy w ETN na Bitcoin, czy jakąś inną kryptowalutę, czy nawet na jeden towar, no to wiadomo, jak na przykład na złoto, ETC, no to to ryzyko już jest dużo bardziej skoncentrowane. A w co można inwestować za pomocą ETF-ów, ETC i ETN? Czy to są te same klasy aktywów, czy są tu jakieś różnice? Zacznę od końca, czyli od ETC. To jest Exchange Traded Commodity, czyli co do zasady inwestujemy na rynku surowcowym, czasami ewentualnie jeszcze na rynku walutowym. ETN-y mają wiele różnych ekspozycji, poczynając od akcji, przez papiery dłużne, przez także towary, przez kryptowaluty, kończąc na indeksach zmienności. Natomiast to nie jest tak szeroka, to jest dużo węższa gama możliwych rozwiązań w praktyce stosowanych,
niż fundusze ETF. Oczywiście tutaj fundusze ETF mają też te same bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o ekspozycję na różne rodzaje aktywów i one dużo w większym stopniu wykorzystują te możliwości niż to się dzieje w przypadku ETN-ów. A po co mielibyśmy w ogóle wykorzystywać te instrumenty ETC czy ETN na kryptowaluty, na metale szlachetne i tak dalej? Po co nam to w ogóle jest potrzebne? W jakich strategiach tego typu instrumenty mogą mieć zastosowanie? No bo ja mogę sobie wyobrazić sytuację, w której mam portfel bardzo prosty, typu akcje i obligacje i tyle. Mogę sobie nawet wyobrazić, że taki portfel jest w jednym instrumencie. Takie ETF-y również istnieją, więc po co nam metale szlachetne, kryptowaluty czy inne klasy aktywów, do których wykorzystuje się właśnie ETC czy ETN-y? Nie wiem, jakie państwo mają na ten temat zdanie, bo jeżeli tutaj tak dużo osób odpowiedziało, że inwestuje no, w te wymienione instrumenty czy akcje spółek, to być może, że państwo jednak wolą takie skoncentrowane inwestycje. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy potraktować ETN, ETC, a konkretnie na te na nietypowe klasy aktywów, czyli właśnie towary i kryptowaluty, ograniczmy się do tego, jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego. W żadnym stopniu nie przekonuje nikogo, żeby oparł swój portfel jako ten rdzeń portfela na tych instrumentach. Raz, że nie ma też takiego wyboru, żeby można było tutaj wybierać, przebierać między różnymi instrumentami, ale przede wszystkim dlatego, że jednak są to instrumenty, które co do zasady charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka. Mówię o tych klasach aktywów, gdzie to ryzyko właśnie na rynku metali szlachetnych, bo to nie tylko złoto przecież, ale jest i wiele różnych innych, metale przemysłowe, czy też metale akumulatorowe, teraz bardzo popularne, tak, kobalt, lit, molibden i tak dalej. No plus kryptowaluty, no tutaj to już chyba nie muszę jakby tłumaczyć, jak to wygląda, więc jako uzupełnienie portfela, dywersyfikacja w niewielkim stopniu, która będzie być może ograniczała ryzyko całego portfela, jeżeli dołączymy do tych akcji czy obligacji, które stanowią ten core portfela, także satelity w postaci właśnie tych instrumentów. A gdybym chciał się zdecydować na to, żeby dodać do portfela jeden z takich instrumentów, no to skoro powiedzieć, który z nich jest najlepszy, na przykład, nie wiem, na złoto czy na bitcoina, to czym się kierować przy selekcji? No tutaj musielibyśmy już konkretnie popatrzeć na to, co nas interesuje. Jeżeli na przykład interesują nas jednak te towary, tak, to przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby zobaczyć, czy dane ETN, czy ewentualnie ETC odwzorowuje cenę bezpośrednio danego aktywa, czyli cenę spotową, czy też odwzorowuje cenę kontraktów futures na taki towar. To jest duża różnica, dlatego że jednak to drugie rozwiązanie, które jest też dość często stosowane, rodzi większe ryzyka, chociażby jedno z takich ryzyk. Ja dokładnie piszę o tych różnych rodzajach ryzyka w książce, ale jednym z takich ryzyk jest to, że trzeba rolować pozycję w kontraktach futures, wobec czego no tutaj przy niekorzystnym porównaniu ceny spotowej i ceny kontraktu futures na te towary, możemy po prostu na tym stracić. Podobnie zresztą jest na przypadku kryptowalut, tak? Teraz mieliśmy dwa miesiące temu debiut 11 spotowych ETF-ów na Bitcoina w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej, dwa lata wcześniej w Stanach i jeszcze wcześniej w Europie i na innych kontynentach były wprowadzone do obrotu instrumenty pasywne, które odwzorowują ceny kontraktów właśnie futures na Bitcoina czy na inne kryptowaluty. Więc tutaj przede wszystkim zacząłbym od zorientowania się, jaką konkretnie cenę taki instrument odwzorowuje, czy cenę spotową, czy cenę terminową kontraktu. No plus jeszcze jest wiele innych czynników, bezpieczeństwo chociażby przechowywania tych aktywów, zarówno jeśli chodzi o towary, tutaj skarbce w przypadku metali szlachetnych, czy kryptowaluty, gorący, zimny portfel i tak dalej, i dalej. Wszystko to jest w książce. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.
Witam ponownie, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Artur Wiśniewski i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa tą debatę. Nie będzie to debata zwykła, będzie to debata oksfordzka, która ma ściśle określone reguły. Przedmiotem debaty jest spór na temat, który w tym przypadku brzmi, czy inwestowanie indeksowe jest dla każdego. Ta debata różni się od innych tym, że ma swoje ramy. W przypadku tej debaty nasi uczestnicy, których jest łącznie 6, dzielą się na dwie drużyny. Drużynę propozycji, to jest drużyna, która będzie wstawiała się za tezą, o której powiedziałem, czyli inwestowanie indeksowe jest dla każdego, oraz mamy drużynę opozycji, która będzie przedstawiała argumenty przeciwne kolegom z opozycji, czyli to będą argumenty, w których będą panowie musieli pokazać, że to jest, nie jest to dobry pomysł, tak? Że to inwestowanie wcale nie jest dla każdego. Jeżeli chodzi o sam podział uczestników na grupy, odbyło się specjalne losowanie, nad którym czuwała komisja rewizyjna z siedzibą w moim domowym biurze. Nie było reklamacji, także wszystko, to znaczy, że wszystko przebiegło z najwyższą przejrzystością. W związku z tym przebieg jest taki, że panowie będą po kolei zabierać głos na zmianę, przedstawiając argumenty za i przeciw, a na samym końcu podsumujemy debatę. Już zupełnie na sam koniec poprosimy Państwa o wydanie werdyktu za pomocą oklasków. Ta drużyna, która zbierze silniejsze oklaski, wygra, to znaczy w Państwa mniemaniu ta drużyna przedstawiła lepsze argumenty. Każdy będzie miał po około 5 minut na wypowiedź. Ja będę marszałkiem, będę starał się pilnować, dyscyplinować naszych uczestników. Szanowni Państwo, przekazuję głos Michałowi Wojciechowskiemu z mBanku. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja po pierwsze chciałbym się z Państwem podzielić wielką radością, bo pierwszy raz w życiu coś wygrałem. Znaczy wygrałem w losowaniu, tak jak Artur powiedział, jestem w drużynie, która ma dużo prostsze zadanie, bo wspiera oczywistą tezę, że inwestowanie indeksowe jest dla każdego. Ale zdefiniujmy najpierw, co to jest w ogóle inwestowanie indeksowe, chociaż właściwie znowu za mnie już to zrobił pan Tomasz Miziołek. Ja tylko sparafrazuję, że dla mnie inwestowanie indeksowe to jest właśnie inwestowanie w pewien koszyk, w pewien portfel, zdywersyfikowany portfel, czyli takie inwestowanie pasywne. Definicja tego inwestowania indeksowego dla mnie to jest po prostu inwestowanie w szeroki, zdywersyfikowany portfel. Warto też oczywiście wyjaśnić pewne oczywiste wyjątki, bo jeżeli mówimy o tym, że inwestowanie indeksowe jest dla każdego, no to musimy dodać, kto ma wolne pieniądze, no bo wiadomo, że trudno jest inwestować bez wolnych pieniędzy, bez pieniędzy, które możemy zainwestować. Inwestowanie indeksowe jest dla każdego, kto jest świadomy ryzyka. Jeżeli nie rozróżniamy inwestowania od oszczędzania, to w ogóle nie powinniśmy inwestować, bo każdy rodzaj inwestowania wiąże się właśnie z ryzykiem. Jeżeli mówimy, indeksowanie indeksowe jest dla każdego, oznacza to, że każdy może inwestować. To ma takie potencjalne możliwości. To trochę jest tak jak z moim ukochanym bieganiem. Każdy z Państwa, czy praktycznie każdy z Państwa może się nauczyć biegać, natomiast nie każdy musi biegać. Warto jeszcze powiedzieć o tym inwestowaniu w ten gotowy portfel. Ja bym to porównał trochę do przygotowania jedzenia. Możecie Państwo przygotowywać sobie jakieś danie samodzielnie, biegać po sklepach, szukać, wyszukiwać składniki, sprawdzać wartości odżywcze i tak dalej, i tak dalej, i przygotować sobie jakieś danie. Na pewno będzie to trudniejsze, na pewno będzie to bardziej czasochłonne, na pewno będzie wymagające większej wiedzy i umiejętności. No i podobnie jest z inwestowaniem indeksowym. Przeciwnie jest z inwestowaniem indeksowym. Inwestowanie indeksowe to jest gotowe danie.
gotowe danie, ja wiem, to nie brzmi zbyt dobrze, natomiast w finansach czy na giełdzie jest troszkę inaczej niż w gotowaniu, bo to gotowe danie jest zazwyczaj smaczniejsze niż to przygotowane samodzielnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rynek eliminuje te zgniłe warzywa, zgniłe owoce, czyli niezbyt udane składniki. Rynek eliminuje w ten sposób, że wyrzuca te składniki z indeksu. Natomiast z drugiej strony wyciąga na wierzch te najsmaczniejsze dania, czyli najlepsze spółki. Czyli mamy takie gotowe danie, portfel, który jest po pierwsze smaczny i świeży dzięki rynkowi, po drugie jest tani dzięki temu, że marże pośredników są niskie, po trzecie jest zróżnicowany, tak jak ta zdrowa dieta, no bo jest zdywersyfikowany. Po czwarte oszczędza nam czas, no bo nie musimy się zabijać w sklepach i nie musimy wyszukiwać tych fantastycznych spółek czy składników. No i jest łatwo dostępny, ponieważ taki portfel jesteśmy w stanie kupić jednym zleceniem. Portfel, który na przykład zawiera kilka tysięcy akcji spółek. Czyli z drugiej strony on trafia w gusta początkujących kucharzy i początkujących inwestorów, bo początkujący inwestorzy zazwyczaj mają problem z zawarciem transakcji, tłumacząc to, że nie mają czasu. Tutaj taki portfel indeksowy najprawdopodobniej zajmie im przygotowanie się do takiego portfela inwestowania indeksowego i prowadzenie go pewnie koło godziny w kwartale, że nie mają pieniędzy. Fundusze indeksowe są pewnie dostępne od 100 zł, że nie mają wiedzy, a w tym wypadku ten poziom wiedzy można powiedzieć, że jest najniższy z tych różnych rodzajów inwestowania. Ale oczywiście nie musicie mi wierzyć na słowo. Uwierzcie miliardom dolarów. Uwierzcie miliardom dolarów, które przepływają z funduszy aktywnych w kierunku właśnie funduszy pasywnych, czyli funduszy indeksowych. No, jak wiadomo, miliardy dolarów nie mogą się mylić. Podsumowując, inwestowanie indeksowe jest dla każdego, dlatego że jest tańsze, dlatego że jest łatwo dostępne, dlatego że wymaga mniej czasu i zaangażowania, no i jest bardziej zróżnicowane, czyli zdywersyfikowane. Obniża to, jak powiedział to chyba pan Tomasz, obniża to ryzyko. A przede wszystkim jest bardziej leniwe. A jak wiadomo, każdy z nas jest troszkę leniwy. Dziękuję bardzo. Ja jestem. Michale, bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź. Ja jako marszałek chciałbym teraz tobie, Pawle, przekazać głos, abyś ty przedstawił kontrargumentację. Tak. Ja uważam, że to my mamy dużo łatwiejsze zadanie, dlatego że temat naszej debaty to, czy inwestowanie indeksowe jest dla każdego. No, wystarczy, że wskażemy jedną osobę, dla której takie inwestowanie indeksowe nie jest prawdziwe i jednocześnie od razu wygrywamy całą debatę, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo proste zadanie. No, no, takie matematyczne podejście do tego, że jestem matematykiem, ale idąc od samego początku, to co chyba mnie w tym najbardziej boli i naprawdę z ciężkim sercem mówię o tym, że inwestowanie indeksowe wcale nie jest dzisiaj dla każdego. Dlatego, że bardzo mało osób, że cały czas jeszcze mamy gros osób, które o tym inwestowaniu indeksowym po prostu nie wie. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, co to jest inwestowanie indeksowe, czym się różni inwestowanie indeksowe od innych form oszczędzania. Dlatego też no, nie można powiedzieć tutaj o tym, że ono jest dla każdego. Poza tym, no, jeżeli chcemy sobie kupić dzisiaj takiego ETF-a, no to musimy mieć rachunek maklerski. Czy rachunek maklerski jest dla każdego? No owszem, mamy coraz większą liczbę rachunków maklerskich, już pewnie 2 miliony albo nawet może ponad. Natomiast tych aktywnych jest relatywnie mniej. Dla dużej większości ludzi to będzie stanowiło taką dosyć istotną barierę, jeżeli chodzi właśnie o taką najzwyczajniejszą barierę, jeżeli chodzi o dostępność do tego typu instrumentów. Jeżeli chodzi o fundusze indeksowe, no to jak wszyscy doskonale wiemy, fundusze inwestycyjne nie tylko, ale głównie dystrybuowane są poprzez sieć bankową. W sieciach bankowych nie zawsze mamy fundusze indeksowe, znowu.
A nawet jeżeli te fundusze indeksowe tam są, no to banki mają co najwyżej umiarkowane, znaczy jakby mają umiarkowane co najwyżej bodźce ku temu, żeby akurat oferować te fundusze pasywne, a nie fundusze aktywne, ze względu na to, że oczywiście fundusze aktywne mają wyższe opłaty. Znaczy, czyli jakby z tej perspektywy rzeczywiście te fundusze indeksowe nie są dla każdego. Dla kogo jeszcze nie są fundusze indeksowe? Szanowni Państwo, jeżeli inwestujemy sobie w taki fundusz indeksowy, no to rzecz jasna, my się pozbawiamy bardzo ważnego atutu, to znaczy pozbawiamy się tego atutu selekcji. My de facto, idąc takim myśleniem, że kupując fundusz indeksowy, no wskazujemy się niejako na to, że będziemy mieli średnią stopę zwrotu, jakąś średnią, którą akurat będzie miał dany indeks. Czy to dla każdego jest odpowiednie? No oczywiście, że nie jest dla każdego odpowiednie. To znaczy będzie pewna grupa osób, dla której rzecz jasna to nie będzie absolutnie wystarczające. Rynek kapitałowy to jest taki ocean, tak? I w tym oceanie możemy łowić różne okazje inwestycyjne. Możemy szukać pereł, albo sami możemy szukać tych pereł, albo ewentualnie znaleźć takiego zarządzającego aktywnego, który tych pereł będzie szukał za nas, tak? Rynek nie jest efektywny. Znaczy ja z punktu widzenia tego, że jestem zarządzającym zarówno funduszami pasywnymi, jak i aktywnymi, wiem o tym doskonale, że rynek nie jest efektywny. O tym mówią nie tylko badania naukowe, ale też no, jakieś takie elementarne bycie na rynku. Tak? Interwencja? Tak. No. Przyjmujesz? Pewnie, zawsze. Czy znasz takie badanie z piwa? Nie znam. Okej, okay, to ja podpowiem. To jest badanie, które porównuje stopy zwrotu 10-letnie, czyli długoterminowe, funduszy aktywnych do funduszy pasywnych, czy właściwie do indeksów, tak? I ono jest realizowane na przykład wśród funduszy europejskich i wśród funduszy amerykańskich. Czy wiesz, jaki jest procent funduszy aktywnych, który bije ten indeks? Bardzo niewielki. 90% funduszy aktywnych przegrywa z indeksem. W Stanach, jeśli dobrze pamiętam, 87% w Europie. Mogę interwencji do interwencji? Proszę. Otóż ja dobrze znam bardzo to badanie. I oczywiście nie zaprzeczę temu, że jeżeli popatrzymy na rynek amerykański, na rynek Europy Zachodniej, na rynek Kanady, Australii, co tam jeszcze jest, Japonia, czyli dużych, rozwiniętych gospodarek, rynków kapitałowych i popatrzymy na fundusze, które inwestują jednak, są porównywane te fundusze aktywnie zarządzane do indeksów obejmujących duże i średnie spółki, to te wyniki są rzeczywiście takie. Natomiast to badanie nie obejmuje średnich i małych rynków, które są zdecydowanie mniej efektywne niż te duże. Ja tutaj bym pewnie się jeszcze odniósł do w ogóle funduszy dłużnych, tak? No bo tych nieefektywności na rynku długu jest zdecydowanie więcej. Ja dzisiaj jestem w stanie bez problemu wybrać portfel, który będzie bił indeksy, które mamy, no nie wiem, chociażby TBSP indeks, bez jakiegoś wielkiego ryzyka, to znaczy możemy kupić sobie chociażby papier gwarantowany przez Skarb Państwa i de facto z takim samym ryzykiem kredytowym pobić ten benchmark. Także no, tutaj owszem, natomiast jeszcze mało tego, no, musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie. No, my tutaj, ja mam wrażenie, że trochę toczymy dyskusję, czy fajniejsze jest inwestowanie pasywne, czy fajniejsze jest inwestowanie aktywne. Zupełnie moim zdaniem nie w tym trochę rzecz. To znaczy będą amatorzy inwestowania pasywnego i będą amatorzy inwestowania aktywnego. I dla jednych i na drugich powinno być miejsce. To znaczy to nie jest tak, że my koniecznie musimy wsiadać do tego autobusu pod tytułem fundusze pasywne, a te wszystkie super szybkie samochody, które są obok nas, one będą nam po prostu odjeżdżać i mówimy, no okej, fajnie, że odjeżdżają, ale my w nich nie siedzimy. Tak? Ja uważam, że jeżeli ktoś zna się na selekcji, jeżeli ktoś potrafi, albo jeżeli, to mamy takie przykłady na rynku ludzi, nawet chociażby naszym, jeżeli jesteśmy przy tej konwencji aktywne, pasywne, którzy regularnie biją rynki. Widzę mój kolega z pracy, który pewnie ze 20 lat z rzędu bije rynek i nie uważam, żeby to był jakikolwiek ten przypadek, tak? Tylko ma pewne przewagi nad tym rynkiem, które uważam, że są powtarzalne i które pokazuje, że są powtarzalne. Także tyle, jeżeli chodzi o tę interwencję.
Mam nadzieję, że tym się nie wliczało do tego fasu. Ja myślałem, że interwencja się skończyła, a teraz wróciłeś do wątku. Nie, no wątek to ja cały czas odpowiadałem. Dobrze, na to bardzo ważne i trudne pytanie. To ci promocyjnie przedłużę czas. No, ja tak myślę. A tak, ale jeżeli chodzi w ogóle o samą efektywność rynku, no to no nie wiem, jeżeli się odwołamy chociażby do badania z 1992 roku Eugena Famy, tak, no to on już tu pokazuje, że chociażby modele Smart Bita są, że modele Smart Bita są cały czas efektywne. Ja powiem więcej, ja z takich modeli cały czas w pracy korzystam i jeżeli korzystam w pracy, no to mogę powiedzieć, że długoterminowa skuteczność tych modeli jest cały czas bardzo wysoka. To jest jakby kolejna rzecz. I jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, to znaczy taki wątek, to o czym było już trochę powiedziane, to znaczy takiego inwestowania indeksowego, to znaczy takiej strategii można powiedzieć kup i trzymaj, ale za pomocą właśnie funduszy indeksowych sobie taki rynek kupujemy po prostu. Czy takie inwestowanie jest dla każdego? No, takie inwestowanie, rzecz jasna, nie jest dla każdego. I ono ma cały szereg różnego rodzaju wad. Trzeba być bardzo konsekwentnym, trzeba być niewrażliwym na chciwość, trzeba być niewrażliwym na strach w takich bardzo ekstremalnych momentach po to, żeby utrzymać ten swój właśnie idealny, perfekcyjny portfel. Szanowni Państwo, wy wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, że 2008 rok, 2020 rok, 2022 rok to były takie fantastyczne momenty, w których można było sobie kupić tanią akcję. A nawet jeżeli mieliśmy ten super, mega, hiper zbudowany portfel, no to przecież to nic nie znaczy, tak? Trzeba było go trzymać. Natomiast jaka jest prawda? Jeżeli byśmy się przenieśli do tych poszczególnych momentów, no to co widzimy? Ano widzimy, że 2008 rok to nam się wali system finansowy i być może mamy do czynienia ze zmianą paradygmatów. 2020 rok, no to zaraz wszyscy pomrzemy na COVID. A 2022 rok, no to zaraz, no to mamy atak Rosji na Ukrainę i zaraz będziemy mieli wielką wojnę nuklearną. Także nie ma co się dziwić, ale że generalnie rzecz biorąc mamy ten bardzo podstawowy problem, że ludzie wtedy właśnie zmieniają swoje portfele. Zresztą pewnie Michał może tutaj nam dużo powiedzieć o tym, jak wyglądają napływy i odpływy do funduszy inwestycyjnych wtedy, kiedy pojawiają się jakieś stresy rynkowe. No to oczywiście to jest kwestia strachu. Tak? No dla takich ludzi na pewno takie inwestowanie indeksowe nie jest, bo wtedy... Ja jeszcze daj mi minutkę. Pół. Dobra. A ja jeszcze chciwość, tak? No bo jeżeli chodzi o chciwość, no to no jest coś oczywiście gorszego niż wojna nuklearna. Co może być gorszego? A no taki moment, w którym spotykamy naszego sąsiada na schodach i on nam mówi, słuchaj stary, nie uwierzysz, zarobiłem 100% na akcjach. No a ty wtedy przychodzisz do siebie, patrzysz, masz rzeczywiście zbudowany fantastycznie przez jakiegoś robota albo nierobotowego doradcę inwestycyjnego portfel, który był dostosowany perfekcyjnie do twojego profilu ryzyka, natomiast zarobiłeś na nim raptem powiedzmy 5%. Tak? I to jest wtedy pytanie do ciebie. Tak? Czy ty zmieniasz swoje podejście do tego swojego portfela? Jeżeli zmieniasz i chcesz rzeczywiście mieć wtedy więcej akcji, bo twój sąsiad tyle pieniędzy zarobił, to znaczy, że takie inwestowanie nie jest dla ciebie. Jeżeli jesteś w stanie to oczywiście wytrzymać, no to wtedy oczywiście inwestuj. Dziękuję, Pawle. To teraz oddamy głos drużynie propozycji. Michał Duniec, analizy.pl. Dzień dobry, witam Państwa. Moim zadaniem jest polemika i zbijanie argumentów, które się tutaj pojawiły. Na szczęście nie muszę zbijać argumentów Michała, tylko muszę zbijać argumenty przede wszystkim Pawła. W związku z tym chciałbym zacząć od tego aspektu, że inwestowanie indeksowe nie jest dla każdego, no bo nie ma reprezentacji wszystkich indeksów. Otóż ty, Pawle, powiedziałeś, że każdy, kto zajmuje się inwestowaniem, powinien znać chociaż jeden indeks, na przykład WIG. I już to jest, no powiedziałeś według mnie... Dobrze, że ludzie nie wiedzą... Dokładnie, ale wiedzą, czym są indeksy, prawda? Jeżeli nie wiedzą, czym jest inwestowanie indeksowe, no to pewnie kojarzą indeks WIG, kojarzą, może nie kojarzą indeksu TBSP, może kojarzą jakiś inny, ale na pewno kojarzą te podstawowe indeksy. I właśnie po to zostało wymyślone indeksowe inwestowanie, żeby złamać tą barierę wiedzy, od której zacząłeś. Więc według mnie jest to na pewno, jeżeli chodzi o budowanie pozycji bazowej portfela, pierwszy krok, od którego powinniśmy zaczynać i na pewno jest dużo prostsze
od kroku w stronę funduszy aktywnych, gdzie są jeszcze inne bariery, które trzeba pokonać. Drugą rzeczą, którą ja sobie wynotowałem, ale oczywiście możesz interweniować, to jest to, że fundusze indeksowe są, czy ETF-y są dostępne no, w biurach maklerskich, no jest jakaś bariera. W każdym innym przypadku instrumentu finansowego ta bariera jest no nie mniejsza, no bo jeżeli inwestujesz w akcje, też musisz założyć ten sam rachunek w biurze maklerskim. Zgodzę się natomiast, że no, pewnie łatwiej jest pójść do banku i tam sobie kupić obligacje Skarbu Państwa. Łatwiej w sensie takim, że no, idziemy do banku do kogoś, kogo znamy, natomiast to wcale nie znaczy, że ten proces będzie łatwiejszy i przyjemny. W związku z tym dla mnie ten argument nie przemawia, bo w przypadku każdego instrumentu finansowego, czy to funduszu inwestycyjnego, czy w przypadku założenia rachunku jest ta sama bariera, którą na początku musisz pokonać. Interwencja, znaczy oczywiście Michał się z tobą zgadzam, tak ja generalnie rzecz biorąc... O, to nie możesz interweniować, ale powiem w jakim aspekcie, tak? Bo to nie w całości. Poczekaj na ale. Znaczy, jest pewna, no właśnie, bo to co po ale jest najważniejsze. Moim zdaniem jest pewna i zdecydowanie dosyć duża grupa ludzi, dla których założenie rachunku maklerskiego jest mentalnie trudne. Po prostu jest dużo ludzi, którzy autentycznie, po prostu najzwyczajniej w świecie się tego obawiają. To, przecież dlaczego dzisiaj ludzie nie mają rachunków maklerskich? W tej chwili to są dwa kliki. Albo trzy, jeśli trzeba wypełnić ankietę MiFID. Tutaj nie chodzi absolutnie o to, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tutaj absolutnie nie chodzi o to, że to jest nie wiadomo ile klików. To nie jest nie wiadomo ile klików, żeby sobie kupić tak samo fundusz indeksowy. Natomiast chodzi o pewnego rodzaju mentalną dostępność dzisiaj dla ludzi tych rozwiązań. Bo trzeba iść i właśnie to konto maklerskie, które kojarzy się ludziom, no właśnie z akcjami, z ryzykiem i tak dalej, założyć. Nie jest większa bariera niż założenie rachunku bankowego. Mówimy o grupie ludzi, którzy mają problem z założeniem rachunku bankowego. Tacy są oczywiście. Znaczy, jeżeli spojrzymy na to, ile jest rachunków bankowych, ile jest rachunków maklerskich, no to jednak chyba różnica jest dramatyczna. Tak, zależy gdzie. Ale moim celem było pokazanie, że to nie jest argument. Tak? Tak samo trudno jest założyć dowolną formę inwestycji jak rachunek maklerski. Bariery są tylko w liczbie udzielonych odpowiedzi, natomiast technologicznych barier nie ma. Idąc dalej, ponieważ ja z uporem maniaka przywiązany jestem do tej roli osoby, która ma obalić tezy, które padły wcześniej, to jest kwestia alfy. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to pozbawiamy się możliwości generowania alfy, tak? Selekcji. Jeszcze raz? Selekcji. To znaczy pozbawiamy się możliwości wyłonienia spółek, które będą performowały lepiej lub pozbycia się spółek, które będą performowały potencjalnie gorzej, tak? Dokładnie tak. Okej, to ja dobrze zrozumiałem. Chciałem powiedzieć, że oczywiście jest to bardzo ciekawa teza, dlatego że oczywiście statystyka jest przeciwko tobie, bo większość zarządzających nie potrafi tej... Nie, to zupełnie nie tak. Ja uważam, że ta statystyka jest zupełnie nieprawdziwa, dlatego że nie zdejmujemy kosztów. Jeżeli byśmy zdjęli koszty, bo to nie jest tak, że wiedza zarządzających... A to właśnie na tym polega. Bo trochę na tym polega, ale my nie mówimy o tym, że porównujemy generalnie zarządzanie aktywne do pasywnego, bo ja sobie mogę to samo zrobić u siebie na portfelu. Każdy z Państwa, jeżeli rzeczywiście ma taką wiedzę, potrafi i umie, może na przykład kupować samodzielnie akcje, tak? To jakby mówimy też o tym, nie tylko o tym porównaniu do zarządzania aktywnego. Przecież ma blokadę. Ja bym to troszeczkę inaczej, Pawle, widział. Z perspektywy inwestorów, którzy chcą zacząć inwestować i mówimy o łamaniu pewnych barier związanych no, z barierami przejścia przez pewien taki tunel mentalny, że trzeba zacząć inwestować. Jednak pierwszym wyborem powinna być inwestycja pasywna, bo zdejmujemy ryzyko popełnienia błędu przy wyborze właśnie zarządzającego. My nie mamy wiedzy na temat, jak tego zarządzającego wybrać, wybierając, nie wiem, indeks WIG, S&P 500, dowolny indeks światowy, mamy pewność, że dostaniemy ten wynik pomniejszony o niewielkie koszty. Natomiast z tą alfą rzeczywiście jest tak, że w niektórych rynkach, takich jak na przykład nasz, generowanie alfy jest łatwiejsze. Nie zmienia to jednak całościowych przekonań, że na rynkach bardzo rozwiniętych generowanie alfy jest cholernie, przepraszam za zwrot, trudne. Znaczy generalnie rzecz biorąc, to powiem tak, no pewnie jeżeli...
No, to znaczy, to jest zasadą. Polemika do polemiki. No trochę polemika do polemiki, ale jeżeli miałbym powiedzieć, no nie wiem, o funduszach, dajmy na to dłużnych, tak, no to jak doskonale wiesz, jeżeli dzisiaj byś sobie wrzucił zestawienie analiz online, na przykład za ostatni rok, no to pewnie fundusze indeksowe są jednak bliżej końca stawki, a nie początku stawki. To też czegoś, to jakby też czegoś wynika, tak, pewnego rodzaju, nie wiem, struktury tego, jak generalnie chodzimy. Nie mówmy o tym, że nie wiem, jakoś strasznie trudno co do zasady w jakimś bardzo długim horyzoncie. Co wiesz, że tak w ogóle ci przewiewam? Ale... nie, no, myślę, wydaje się, że to jest ciekawe, ale jakby według mnie, teraz są to co do długu, no bo to jest jakby twój jakby główny też. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce królują fundusze dłużne i one są najchętniej wybierane. Zresztą my w analizach online bardzo dobrze ten cały obszar rynku analizujemy. I rzeczywiście są pewne strukturalne powody, dla których te fundusze w Polsce rozwijają się i pewnie będą się rozwijać. Natomiast jeżeli popatrzymy na zalety samodzielnego podejmowania decyzji, to na przykład wejście czy to w indeks TBSP przy odpowiednio długim horyzoncie nie generuje ci nadmiernych ryzyk w stosunku do tego, co generują fundusze o podobnym okresie duration. To jest może to, jakie to są te ryzyka, które niby generują te fundusze o podobnym okresie duration? To są... Panie marszałku. No leci wam limit. Odejmę wam z Paweł, ale ja tutaj się krótko się do tego aspektu odniosę. Nie wszyscy zarządzający przestrzegają, że tak powiem, i utrzymują to ryzyko na stałym poziomie. Może dojść do sytuacji, w której zarządzający podejmie zwiększy ryzyko stopy procentowej i w krótkim okresie wygeneruje większą stratę, niż wynikałaby ona z indeksu. Rozumiem, że osobom, które są zainteresowane i główną zaletą indeksowego inwestowania jest, że tego błędu nikt po drodze nie popełni. Tutaj zgadzam się z tobą, że całe instrumentarium inżynieria finansowa jest po stronie funduszy dłużnych, niemniej jednak nie obala tezy, że inwestowanie indeksowe nie jest dla każdego. Zapisałem sobie jeszcze kilka punktów. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na czasu. To jest mój czas? To może się odniosę tylko do... Też minutę masz dodatkowo. Odniosę się do tego wątku związanego z oceanem i z chciwością. To są takie połączone chyba ze sobą aspekty. Otóż ja uważam, że jeżeli mówimy nawet o chęci kustomizacji portfela, co jest bardzo popularne na rynkach zagranicznych, szczególnie używane przez robodoradców, czy po prostu we współpracy z doradcami finansowymi, kustomizacja polega na tym, że ustalamy jakieś korowe pozycje i na przykład modyfikujemy 5, 10, 15%, czyli dodajemy to, co nam się najbardziej podoba. To pozycja korowa powinna być budowana właśnie poprzez fundusz indeksowy. Natomiast dodatkowe pozycje również mogą być budowane poprzez tematyczne fundusze czy inne instrumenty indeksowe i w żaden sposób nie ogranicza to możliwości wyboru funduszu indeksowego core czy satellite dla portfela. Natomiast oczywiście są zarządzający, którzy biją indeksy i wiem z pewnością, kogo masz na myśli. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że ten zarządzający będzie w tej instytucji pracował przez cały czas. Natomiast jest gwarancja, że jest dobrze zarządzany, przepraszam, jeżeli fundusz indeksowy osiągnie pewną skalę, żeby przetrwać, to niezależnie od zarządzającego, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, będzie dowoził swój cel. I myślę, że ten cel jest najważniejszy. Celem funduszu indeksowego jest dowiezienie wyniku minus koszty, a koszty w funduszach indeksowych są bardzo, ale to bardzo niskie. Dziękuję, Michale. I przekazuję głos doktorowi Tomaszowi Misiołkowi z drużyny opozycji. Najpierw powiem tak, zastanówmy się jeszcze raz nad tą tezą i dobrze ją spróbujmy zrozumieć, że inwestowanie indeksowe jest dla każdego. Więc nasza debata nie polega na tym, żeby tutaj porównywać, które inwestowanie jest lepsze, czy pasywne, czy aktywne, czy takie, czy siakie. Pytanie jest takie, jeżeli się dokładnie będziemy trzymać tej tezy, czy inwestowanie indeksowe jest dla każdego. No i to oczywiście w prosty sposób można obalić, albo tak jak tutaj Paweł powiedział, że znajdziemy jedną osobę,
która tego nie robi i już nie jest to prawda, ale ja powiem inaczej. Inwestowanie indeksowe nie jest dla każdego, dlatego że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inną osobą i wobec tego każdy z nas ma inne cechy, inne preferencje i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego trudno by było, żeby, i tutaj będę się też odwoływał do tych kulinarnych wątków, które już były powiedziane, trudno z nas, żeby na przykład postawić taką tezę, że jedzenie wegetariańskie jest dla każdego. Mimo że wiemy, że na przykład ono ma bardzo wiele zalet, ma bardzo wiele przewag, tak jak tutaj propozycja mówi o inwestowaniu indeksowym. No to tak samo jest no chociażby z tym przykładem, o którym mówię. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, ale mam nadzieję, że tak. Więc ja się skupiam na trzech takich argumentach, które patrzą na finanse behawioralne, czyli na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Oczywiście uogólniam, generalizuję, bo jesteśmy jednak różni, ale większość z nas po pierwsze ma kłopoty z tym, żeby zaakceptować zdyscyplinowane, systematyczne podejście do inwestowania. A takie właśnie podejście jest założone przez inwestowanie w indeksy czy w instrumenty indeksowe. Dlaczego? Dlatego, że większość indeksów jest oparta, większość indeksów to są indeksy typu rules-based, czyli oparte na sztywnych, określonych przez administratora, przez twórcę indeksu zasadach. Tam jest bardzo mało wyjątków, one są zaplanowane i tam później tylko bardzo rzadko okresowo modyfikowane. Więc jest jakaś strategia, na przykład inwestujemy w indeks WIG20, to są duże płynne spółki i nie ma tego odwrotu, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku. My jako ludzie jesteśmy osobami, większość z nas, które mają kłopot z tym, żeby w sposób zdyscyplinowany, systematycznie trzymać się jakiejkolwiek strategii, bo często okoliczności zewnętrzne spowodują, że wytrącamy się jakby z tego, zwłaszcza wtedy, kiedy, tutaj już przechodzę do instrumentów indeksowych, kiedy na rynku pojawiają się jakieś turbulencje, kryzysy i tak dalej, wtedy aż korci nas, żebyśmy tą strategię, którą powiedzmy, że wcześniej przyjęliśmy, żebyśmy ją zmienili, bo na przykład chcemy uniknąć strat, tak? Słynna książka Johna Bogu. Interwencję przyjmujesz? Tak, oczywiście. Ja tak szybko tylko odniosę się do tego trochę demagogicznego argumentu, że inwestowanie indeksowe jest inwestowaniem takim pasywnym, gdzie utrzymujemy jedną i tą samą strategię, bo no, chociażby w książce o funduszach inwestycyjnych, którą pisałem parę lat temu, zwracam uwagę na to, że inwestowanie jest nie tylko dla każdego, kto szuka długoterminowych, pasywnych inwestycji, ale też dla każdego spekulanta i dla każdego inwestora średnioterminowego, pod warunkiem, że odpowiednio to sobie skonstruuje. Okej, okay, to ja już przejdę do drugiego, nie będę przedłużał, bo później się okaże, że nie zdążę o wszystkim powiedzieć. W każdym razie Stay the Course to jest tytuł książki Johna Bogle, czyli twórcy pierwszego funduszu indeksowego, o którym jeszcze zresztą powiem. Dobrze, drugi argument to jest taki, że znowu większość z nas to są osoby, które chcą mieć wpływ na rzeczywistość, chcą mieć poczucie sprawczości. Myślę, że się większość chyba osób obecnych na sali z tą tezą zgodzi. Jak to jest w przypadku różnych możliwości inwestycyjnych, jeśli chodzi o ludzi? No, największe poczucie sprawczości mamy wtedy, kiedy inwestujemy indywidualnie. No, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. My sami wybieramy, dobieramy do portfela, alokujemy te środki, które mamy w oparciu o nasze jakiekolwiek tam analizy czy przewidywania. Drugie podejście to są fundusze aktywnie zarządzane. Tam oczywiście nie mamy bezpośredniego wpływu na to, jak te środki są alokowane, bo powierzamy, zlecamy to zarządzającemu funduszowi aktywnie zarządzanemu, ale jednak wierzymy, że to właśnie ten zarządzający ma tą wiedzę, doświadczenie, ten szósty zmysł, który pozwoli mu wybierać te najlepsze inwestycje. A więc to poczucie sprawczości cedujemy niejako na tego zarządzającego. My sami tego nie mamy, ale ma to ten zarządzający, któremu powierzyliśmy w zarządzanie nasze pieniądze. A jak to wygląda w przypadku funduszy indeksowych czy inwestowania indeksowego? My tutaj żadnego poczucia, nawet pośredniego sprawczości nie mamy, dlatego że indeks jest stworzony przez
firmę administratora indeksu. To krótka interwencja. Czy to oznacza, że jesteśmy przymuszeni do tego, żeby trzymać ten indeks cały czas? To nie jest poczucie sprawczości, że w każdej chwili możemy to sprzedać albo kupić? Nie polecam, ale jest taka możliwość, tak? Oczywiście, no tak, może. Mówię przy jednej konkretnej inwestycji, której się chcemy trzymać, powiedzmy, danego indeksu. Tak, oczywiście możemy jak najbardziej zmienić to, jeżeli mamy taką chęć. I trzecia rzecz. Iran. Już się skończył, ale no, jak tobie nie dam, a innym dam, będziesz czuł się poszkodowany. To... Dziękuję. To ja odwołam się do tego, co tu już Paweł krótko powiedział. Inwestowanie indeksowe to jest inwestowanie, które ma zapewnić średnią, przeciętną, rynkową stopę zwrotu. 1976 rok, John Bogle wprowadza na rynek pierwszy fundusz indeksowy, First Index Investment Trust. Jakie są przyjmowane przez Amerykanów? Otóż mówi się, że jest to fundusz nieamerykański, dlatego że on oferuje przeciętne wyniki inwestycyjne. Używa się takich argumentów, które odsądzają ten fundusz od czci i wiary, dyskredytują go, mówiąc, że jest, któż z nas chciałby być operowany przez przeciętnego chirurga? Któż z nas chciałby mieć doradcę prawnego, który jest przeciętny? Ned Johnson, prezes funduszu Fidelity Investments, a więc to firmy, która zarządza wtedy oczywiście wyłącznie funduszami aktywnie zarządzanymi, mówi, że nie wyobraża sobie, żeby masowo inwestorzy zdecydowali się na kupno funduszu, który będzie przeciwny, będzie oferował przeciętne stopy zwrotu. Ta gra polega na byciu najlepszym, to jest dosłowny cytat. Więc my nie jesteśmy, w większości z nas, skłonni do tego, żeby poprzestawać na przeciętności jakiejkolwiek. Czy ktoś z nas wybierze w restauracji przeciętne danie, przeciętne, znowu odwołując się do kulinariów? Ja muszę, przepraszam. No jak muszę, to co ja poradzę? A propos tego, to masz bardzo mało czasu na tą interwencję. Dwa zdania dosłownie. Paweł przed chwilą powiedział, że fundusze indeksowe były w dole tabeli, czyli nie były przeciętne. A możemy wybrać taki okres, kiedy fundusze indeksowe będą na górze takiej tabeli? Możemy, czyli nie są przeciętne. Wszystko. Bo my nie mówimy o przeciętnej stopie zwrotu. Przeciętnej w tym znaczeniu, że tutaj nie będziemy nigdy mogli oczekiwać ponadprzeciętnej. Ja bym tutaj jedno krótkie wtrącenie. Otóż chodzi pewnie o tłumaczenie słowa average i to przeciętny to jest takie polskie pejoratywne określenie słowa środkowy lub celowo średni. Ja użyłem. Lub średni. A no właśnie, więc tutaj ja bym indeks, jednak... pierwsze indeksy miały w nazwie słowo average. Ale niefortunne jest polskie tłumaczenie tego określenia. Samo jak pasywne w stosunku do inwestowania indeksowego. To tak zupełnie już dygresja. Ja też oczywiście w formie dygresji. Dziękuję. Ja myślę, że będziemy powoli zbliżać się do końca, czyli ostatnie wystąpienia w tej części to będą wystąpienia podsumowujące to, co do tej pory zostało powiedziane po stronie propozycji i opozycji. Grzegorz Zalewski, Dom Maklerski Boś. Ja właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo mam banalną sprawę. Oczywiście, że inwestowanie indeksowe jest dla każdego. Od 20 powiedzmy lat, gdy ludzie wiedząc, że pracuję na rynkach, różni, znajomi, nieznajomi pytali, żebym im doradzał, to ja zawsze tego unikałem, mówiąc, że nie powiem ci nic o żadnych konkretnych akcjach. Jeżeli możesz, to kup indeks. Kiedyś to było niemożliwe. Później się pojawił MiniWIG, później się pojawiły fundusze indeksowe, a teraz jest fantastyczne rozwiązanie, jakim jest ETF, który ma wszystkie zalety, których te poprzednie instrumenty nie miały. Czyli jest tani, szybko zbywalny, szybko nabywalny, dotyczy wielu różnych rynków, możemy sobie wybrać jaki. Problem z otwarciem rachunku dla mnie nie jest problemem, tak samo myślę, że wiele osób ma problem z otwarciem rejestru funduszy czy otwarciem rachunku bankowego, tak? Możemy tym się jakoś tam przerzucać. Teraz ta cudowna fraza, oczywiście, że inwestowanie nie jest dla każdego, tak jak przejście na wegetarianizm nie jest dla każdego.
jest dla każdego, kto chce. Inwestowanie indeksowe jest dla każdego, kto chce inwestować. Bo jeżeli chce inwestować, to znaczy, że wie, na czym polega ryzyko, jest skłonny od czasu do czasu tracić. Po drugie, odciąża go od różnego rodzaju wyborów, o czym za momencik. I podobnie jak ktoś podejmuje decyzję o jedzeniu, nie jedzeniu mięsa, o zostaniu wegetarianinem, każdy, kto podejmie taką decyzję, może. Wegetarianizm jest dla każdego, kto chce. Do tego sobie dobierze odpowiednią dietę, jeżeli ma problemy zdrowotne czy jakieś ograniczenia. Tak? Więc to dla każdego traktowane szeroko oczywiście nie ma sensu. Dla każdego, kto chce inwestować. Dla spekulanta, dla długoterminowego, dla absolutnego amatora i dla takich ludzi jak ja, czyli dla profesjonalistów. Teraz bardzo się cieszę, że tutaj padły te odwołania do psychologii. No 30 lat zajmuję się na rynku tym aspektem. I jak słyszę o chciwości i o lenistwie, to się cieszę, bo widzę tych wszystkich ludzi, którzy wchodzą na rynek, kupują akcję X, która dzisiaj, o nie ma, która dzisiaj najbardziej wzrosła, ale 3 dni później widzą, że inna najbardziej wzrosła i zaczynają się frustrować. Po roku są szczęśliwi, jak ktoś im da średnią stopę zwrotu, tą przeciętną. Ja już nie chcę wybierać. Nie chcę być tym, kto wcześniej patrzył na sąsiada, który powiedział, że ma 100% stopę zwrotu, rok później ma minus 40, ale to już jest inna historia. On chce cokolwiek zarobić. On już nie chce być tym łapiącym tą okazję zwykle za późno. Bardzo mi się też podoba ten taki chochoł stworzony, że nie chcemy mieć średniej stopy zwrotu, chcemy mieć najlepszą. W ogóle koncepcja średniego wyniku, no ja mam własne wydawnictwo, jesteśmy na wydarzeniu organizowanym przez inne wydawnictwo, powiedzmy, że jesteśmy taką niby konkurencją zaprzyjaźnioną, bo się konsultujemy w wielu sprawach. I teraz my powinniśmy wyciągnąć średni wynik z naszych zysków, moje wydawnictwo i maklerska, i jeden z nas powinien się frustrować, jak ma wynik lepszy, a drugi jak ma gorszy. No to nie na tym polega. Każdy z nas się cieszy, że ma jakiś wynik dodatni. I na tym to polega. Jeżeli wybierzemy szeroki rynek, zdywersyfikowany, czyli indeks, pozbywamy się ryzyk związanych z tym, że będziemy mieli w portfelu LPP chociażby, a dodatkowo ludzie są leniwi. Te 30 lat obecności na rynkach, rozmów z różnymi osobami, jak ja im zacznę mówić, państwo myślę też się nudzicie, o alfach, betach, duration, oni mówią nie, nie. Możesz mi pokazać palcem, który z tych indeksów jest fajny? To zaczyna być problem wtedy, bo znaczy w tej chwili już mniejszy jest tak naprawdę, bo kiedyś byliśmy ograniczeni do naszego rynku. A teraz powiem, wybierz sobie, z którego rynku chcesz. Chcesz z amerykańskiego, bo o nim fajnie słyszałeś, chcesz z polskiego, jakiś inny, wybieraj. Więc pod tym względem każdy może sobie wybrać dowolną, wygodną, łatwą rzecz, bez frustracji związanych z tym, że oczywiście ja może będę miał przypadkiem lepszy wynik niż średnia, może przypadkiem uda mi się trafić lepszego zarządzającego niż średnia, niż indeks, niż cokolwiek, ale szansa na to jest dosyć mocno ograniczona, bo większe szanse mam, że się wpakuję w zarządzającego, który jest absolutnie poniżej rynku, bo większość niestety nie wygrywa z indeksami czy ze średnim rynkiem. Zmieściłem się? Pięknie, 5 minut. Zerowy uczeń. Dodatkowe punkty, prosimy. Pozostaje nam poprosić Cię, Mateuszu, abyś zabrał ostatni głos jako reprezentant drużyny opozycji. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, drodzy koledzy. No tutaj trochę mieliśmy turbulencję, gdzie ta nasza debata ma wylądować, ale myślę, że w końcu znaleźliśmy to miejsce, to lądowisko. I trochę idąc w tym toku myślenia, zacznę od Pawła, co tu właśnie mówił, że wystarczy jedna osoba, którą znajdziemy, tak? I w tym toku rozumowania nasza strona tutaj argumentowała, że faktycznie są osoby i inwestowanie indeksowe wciąż jest związane z tym inwestowaniem, tak?
Michał to zrobił taki sprytny manewr, że muszą jednak mieć pieniądze, muszą jednak akceptować. Okej, ale wciąż jedna osoba, nawet jeżeli ma te pieniądze, a nie akceptuje absolutnie straty nominalnej, no to inwestowanie indeksowe nie jest dla niego. Po prostu ona do inwestowania się tutaj nie nadaje. I zostawiam aspekt, czy ona powinna, nie powinna, po prostu się w tym segmencie nie nadaje, ale ja gram waszą piłkę. Chodźmy wyżej, zawężmy to do tych inwestorów. Już zostawmy ten aspekt, że wystarczy jedna osoba. Idziemy do tych inwestorów, którzy już mają ten rachunek, mają tą świadomość, że ten rynek może tam stracić, że on jest zmienny, że muszę pójść na ryzyko inwestycyjne, no bo stopa zwrotu wyższa jest związana nierozerwalnie z tym ryzykiem. I okej, inwestowanie indeksowe. No i ja to bardzo fajne, kiedyś usłyszałem takie porównanie, że z tym inwestowaniem indeksowym jak z siłownią. Mianowicie chodzi o to, że przygotowujemy się na przykład na styczeń, na siłownię, treningi, dieta ketogeniczna, zaczynamy, inwestujemy indeksowo, dokupujemy. Przychodzi luty, już jakiś tłusty czwartek, pierwszy pączek, następnie marzec, bum. Już nie mamy tej diety, nie trenujemy, siłownie są puste. W inwestowaniu indeksowym generalnie mam tu na myśli to, że przychodzi ta pierwsza besta, ta pierwsza korekta. Że generalnie znowu musimy się, jest masa osób, które przychodzi z pomysłem, że chce zacząć inwestować indeksowo, myśli, że to jest dobra dla nich droga, ale rynek ich przetestuje. Tak? Bo koniec końców ta osoba, chcąc nawet inwestować indeksowo, musi podjąć aktywne decyzje odnośnie swojej alokacji. I tutaj jest to nierozerwalnie z tym związane. Ale może zawężmy to jeszcze bardziej. Załóżmy, że okej, znajdzie się taka osoba, która wciąż na indeksowych produktach chce bazować. Interwencja. Proszę cię bardzo. Że to jest właśnie klucz sprawy. Otóż inwestowanie indeksowe jest dla każdego. Nie każdy indeks i nie każda strategia jest dla każdego. W związku z tym my uparcie twierdzimy, że nasza teza jest właściwa. Bo to jest kwestia właściwego wyboru indeksu. Natomiast argumenty, które ty przytaczasz, omijają możliwość właściwej selekcji indeksu, bo już kończę, bo jak dobrze wszyscy wiemy, nie tylko ty czy ja, mamy szeroką paletę różnych indeksów i są też indeksy o bardzo niskiej zmienności. Ale może tutaj poprzestanę. Powiedziałeś, że nie wyjaśniają, a ja dodałem, że jeszcze nie wyjaśniają, bo właśnie grając znowu waszą piłkę na waszych boisku, zawężam po kolei dalej. I faktycznie jesteśmy w stanie sobie zrobić miks indeksowych produktów, niewątpliwie, tak? Akcje, obligacje, zmieniamy to duration, zmieniamy to ryzyko drawdownu, tak? I że tak powiem, już tutaj można powiedzieć, dopasowaliśmy swój idealny portfel. No i czy faktycznie mamy indeksy na wszystko, na wszystkie klasy aktywów? Jest taka klasa aktywów koniec końców bardzo popularna w Polsce wśród inwestorów indywidualnych, obligacje korporacyjne. Nie mamy tam ani indeksu, był przez chwilę, został zamknięty przez jeden bank na literę M swoją drogą i następnie nie mamy żadnego produktu indeksowego. Czyli już wskazujemy osobę, aktywny inwestor załóżmy, czy inwestor specjalizujący się w obligacjach korporacyjnych, bo dają WIBOR plus premię, analizuje sobie zabezpieczenia, on nie ma już możliwości indeksowego inwestowania. To jest na przykład koronny przykład obecnie na naszym rynku kapitałowym w Polsce, że on nie ma nawet możliwości inwestowania w swój segment, którym się specjalizuje w obligacjach korporacyjnych. Nie ma takiego produktu. I pomimo tego, że mamy faktycznie 3 miliony indeksów, bardzo dużo, metodologii, masę, ponad 10 tysięcy ETF-ów, wciąż nie ma tutaj rozwiązań i są rynki, śmiem podejrzewać i te obligacje korporacyjne to polskie się do tego kwalifikują, że niestety taki status rzeczy pozostanie. I kończąc już na samym końcu, czyli zawężam do naprawdę do tej najwęższej już grupy. Przytoczone zostały badania z Piwek, które faktycznie, jesteśmy dżentelmenami, nie dyskutujemy o faktach. 90% aktywnych funduszy nie pobija benchmarku. Dzisiaj państwo, co oglądają, tutaj jest złota gala, złote portfele. Jedną nagrodę odbierze fundusz właśnie indeksowy, co tylko pokazuje, że one nawet w krótszych terminach jednego roku potrafią wygrywać. Także to jest dobre rozwiązanie, ale koniec końców, te wszystkie badania mówią też jedną rzecz. 10% jest w stanie pobijać ten benchmark. I czy naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć Peterowi, Lynchowi, Warrenowi, Buffettowi, kup indeks. To jest bardzo dobre dla ciebie. To jest jednak... I padło jeszcze od Grzegorza, jeszcze, jak tylko dokończę to myśl, że oczywiście można w indeks inwestować w sposób ten aktywny i tak dalej, tylko to wypycha inwestora w takie enigmatyczne trochę jakieś skonsolidowane działania banków centralnych, jakieś Fedy, sentymenty, flowy,
A inwestowanie w wyselekcjonowane spółki, jak przytoczeni panowie robią, no to jest zupełnie co innego. To jest analiza finansowa przedsiębiorstwa, cashflow, tam naprawdę jest ten biznes. Co innego na zagregowanym poziomie indeksów, takie wyceny, wskaźniki. Tu jednak to jest zdecydowanie bardziej enigmatyczne i bardziej sentymentalne względem takiej selekcji i wyboru analizy fundamentalnej spółek. Dziękuję. Muszę, bo jestem zdziwiony, że ty zacytowałeś Buffetta, że on nie musi, to ja państwu pewnie wszyscy już to słyszeli, bo to wszędzie jest powtarzane. Co powiedział Warren Buffett, gdy się go zapytano, a co, jak pan umrze i co ma zrobić pańska żona? Umrze, A on powiedział, że tak jak 90%, czyli praktycznie każdy, po prostu niech kupi ETF na indeks. Michał, jakby Warren Buffett zrobił to wtedy, w latach 70., to byśmy nigdy o nim nie usłyszeli. Dlaczego o nim słyszymy? Bo on rozpala wyobraźnię i pobijał regularnie indeks. Po prostu. Jakby to zrobił w latach 70., to, że on wie i poleca to większości, to jest tak, ale to jest dowód właśnie, że nie jest dla wszystkich indeksowe inwestowanie. Mój sąsiad też wygrał w lotto. No i jest taki przykład właśnie. Ja mogę jeszcze, bo padło moje, no odwoływałeś się do mnie. Wcześniej powiedzieliście, że jest, nie jest dla każdego, dlatego że każdy z nas jest indywidualny i tak dalej, i tak dalej. Jak ja mówię, że dokładnie jest dla każdego, bo każdy może sobie zbudować strategię indywidualną. I później pada argument, że ten sprytny taki zamiana, czy utożsamienie pojęcia inwestowanie indeksowe w inwestowanie pasywne kup i zapomnij. Jeszcze raz odwołam się do... chyba muszę zaktualizować tam moją książkę Inwestuj w fundusze o ETF-y. Tam jest prosta strategia, tam nic nie ma o żadnym Fedzie, o patrzeniu na jakieś rzeczy. Jeżeli rynek spadnie o 12%, zamknij pozycję. Czekaj, jak zacznie rosnąć o 7%, kupuj. Unikniesz jakichś tam największych krachów i największych bez, wyeliminujesz część korekt, tyle, koniec, kropka. Ale już genialne. Dla każdego, kto jest leniwy. Czy zakończyłeś wypowiedź finalną? Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję za wasze głosy. Dziękuję drużynie propozycji i opozycji. Teraz chciałbym się zwrócić do państwa o werdykt. Usłyszeliśmy głosy za tezą, czy inwestowanie jest dla każdego ze strony propozycji, oraz głosy przeciwne ze strony opozycji. W związku z tym chciałbym poprosić, abyście wyrazili swoją opinię brawami. Które argumenty trafiły do państwa najbardziej? I w związku z tym chciałbym w pierwszej kolejności zapytać, czy według państwa najlepiej spisała się drużyna propozycji? Wskaźnik Sopola. Dziękuję. A teraz zapytam, czy uważacie państwo, że to jednak argumenty opozycji były lepsze? Ktoś tam dał od siebie wszystko. Może i głośniej, ale mniej. Mam słaby słuch, ale tu naprawdę nie było wątpliwości. Remis. Wskazanie. Ja się nie podejmę oceny, ponieważ nie mam zaświadczenia lekarskiego, że ten słuch jest idealny. A nie ustaliliśmy tego, ale być może na sam koniec ktoś z państwa, którzy są dzisiaj z nami, miałby ochotę wypowiedzieć swoją opinię, który argument być może dzisiaj zmienił zdanie na temat swojego podejścia do inwestowania. Które argumenty w sposób szczególny mu się spodobały? Jeżeli ktoś jest taki, kto miałby ochotę podzielić się swoją opinią, które argumenty mu odpowiadała, które być może nie, która drużyna wypadła lepiej, to proszę, jest taka możliwość. Ja tak zarządziłem jako marszałek. Tak? Tam z tyłu mamy ochotnika? Dobrze. Właśnie idzie moje wypowiedzenie. Ale nieśmiały. Żeby ktoś bez uprzedzeń się wypowiedział, bo ja jestem oczywiście uprzedzony, ale może nie będę się wypowiadał na temat tego, które argumenty są mi bliższe, bo to ci z państwa, którzy wiedzą, że reprezentuję firmę Beta Securities, czyli dostawcę ETF-ów na giełdę w Warszawie, no to wiedzą, że jakby wiadomo, jaki mam pogląd. Natomiast bardzo ciekawy materiał na temat tego,
jak patrzeć na indeksowe czy też pasywne inwestowanie i aktywne, dał taki gość, który się nazywa Damodaran, czyli taki no, guru wyceny, guru selekcji. Znaczy, no, myślę, że każdy, kto zajmuje się selekcją, pewnie korzystał lub korzysta z jego modeli wycen. I on bardzo ciekawie mówi na ten temat. I on mówi, że on jest inwestorem aktywnym. To znaczy, on dokonuje selekcji. Znaczy, to ja jakby zdradzam zakończenie, prawda, w ogóle bez sensu. Robię spoiler, ale myślę, że to ciekawe jest, bo podaje bardzo dużo argumentów ciekawych statystyk, ciekawych podsumowań. I wydaje mi się, że każdy mógłby sobie wpisać ten, zaraz przeczytam dokładnie, co wpisać w Google'a może, żeby to otworzyć. Zacząć limitować czas za chwilę. Dobrze, już tylko... Should you be an active or passive investor? Tak jest, i Damodaran, i pewnie wyjdzie z YouTube'a ta. I on jest aktywnym inwestorem i powiedział, że jak po przejściu na emeryturę okaże się, że jego sposób zarządzania kosztował go ileś tam punktów procentowych w stosunku do indeksu S&P 500, to on to przeżyje. Dlatego, że dla niego tak ogromną przyjemnością jest inwestowanie, że jest gotów poświęcić te pieniądze swoje i ten część tego wyniku, który miałby wyższy, gdyby zainwestował pasywnie, dlatego, że on po prostu z natury chce to robić, jemu to sprawia ogromną przyjemność i nawet jeżeli to go będzie trochę kosztować, to mimo wszystko on jest gotów to takie poświęcenie jakby przyjąć. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby... No ale z tego wynika, że hobby wygrało z inwestowaniem. Znaczy, nie wiem, no on jest po prostu no, jednym z lepszych gości chyba od wycen i on jest akurat najlepiej jakby przygotowany do tego, żeby wybrać, wyselekcjonować spółki i dokonuje tego. Natomiast zdaje sobie sprawę, że jest na przegranej pozycji, bardzo ciekawie o tym mówi. Natomiast on cały czas wierzy, że to jest, że on jest bardzo dobry w tym, co robi. Natomiast przyjmuje też do wiadomości to, że może jednak przegrać z S&P 500, no ale mimo wszystko sobie z tym jakoś tam mentalnie radzi. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Znaczy ja chciałem powiedzieć, że był jeden prawdziwy argument waszej. Jeżeli już zakończyliśmy... A już jest po ocenie. Tak, jeżeli zakończyliśmy konwencję debaty oksfordzkiej, to chciałem przyznać rację, że rzeczywiście nie da się zainwestować w indeks obligacji korporacyjnych w Polsce. No ale to był jedyny słuszny argument. Szanowni Państwo, zamykamy debatę. Dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę. Aha, a ja mogę? Dobrze, to jeszcze ja mamy ochotnika. Inwestor indywidualny bym tylko powiedział tak ze swojej perspektywy, że... Ważniejsze jak Pan inwestuje, indeksowo czy aktywnie? Akcyjnie, na dłuższy termin, ale powiem tak z własnej perspektywy, że w mojej ocenie to jest tak, że statystyka mówi jasno, że jeśli indywidualnie wybierzemy się w tę podróż, no to 70% z nas przegrywa. A więc ja tak z własnego doświadczenia wnioskuję, że jeżeli komuś nie wychodzi na akcjach, to wtedy niech wchodzi w indeksy. I zapomnij o tym, żeby się wybijać. Po prostu zamiast ten duży efekt składować w perspektywie 2-3 lat, po prostu dać czasowi to, żeby pomnożył nasze jakby efekty inwestycyjne. Czyli sumując, myślę, że bez sensu jest myśleć o indeksach i jeszcze tam kombinować, co będzie lepsze. Po prostu trzeba się pogodzić z tym, żeby po prostu te 10% jest ok rocznie i dać temu czas. Wiecie, ja mam, Artur robi taką bardzo fajną serię, w której pyta mniej lub bardziej znanych ludzi, jak oni inwestują. I tam zazwyczaj to są ludzie, którzy są mocno związani, a więc pewnie tak jak Damodaran, dla nich to jest po prostu życie i hobby. I ja zauważyłem, że coraz więcej osób, między innymi Artur, przyznaje się do tego, że oni po prostu przechodzą z kierunku tego aktywnego na pasywne. Natomiast zostawiają sobie na przykład jakiś mały portfel, no po to, żeby mieć, nie wiem, fun, hobby albo coś tam jeszcze, podnieść sobie tą adrenalinę albo właśnie sąsiadowi powiedzieć, że zarobiłem 100%, bo na jakimś małym kawałku. Także jest też takie rozwiązanie.
Jeśli mogę jeszcze dodać na zakończenie. Oczywiście my jesteśmy w pewnej konwencji tej debaty, więc ja myślę, że to jest tak, że inwestorzy czy osoby chcące inwestować wybierają trochę tych instrumentów i trochę tych instrumentów, zwłaszcza w miarę czasu, ale te wszystkie argumenty, które tutaj podawaliśmy dotyczące chciwości, dotyczące zachowania ludzi, fajnie, że padł Damodaran. Gdy w październiku Nvidia podała wyniki, po których wzrosła te kilkadziesiąt procent, ja nienawidzę czegoś takiego, jak akcje, które posiadam, rosną skokowo. Bo wiem, że wzrośnie zmienność i wiem, że równie dobrze mogą szybko spaść. To był tak imponujący wzrost, że nawet rozmawialiśmy w gronie znajomych. Nie wiem, co mam z tym zrobić tak naprawdę. W końcu podjąłem decyzję o tym, żeby połowę sprzedać. I później nasz znajomy wspólny mówi, że zrobiłeś to samo, co Damodaran. Bo on mówi, też zgłupiał. Uznał, że to jest tak irracjonalne zachowanie po tych jednych wynikach, że jednak jest szczęśliwy z tego, co zarobi. Ale nie wiem, co on zrobił z resztą. Ja od tamtej pory nadal, mimo wszystko, miałem ETF-a na Nasdaq. I tam mi nie przychodziło do głowy, żeby go zamknąć. Właśnie dlatego, że on oczywiście doświadczył trochę tego pośredniego wzrostu Nvidii, ale nie był szaleńczy. Dlatego znaczenie ma to, żebyśmy my wiedzieli, że tak naprawdę to wszystko jest jakoś tam ze sobą połączone, a my musimy wiedzieć, co jest dla nas istotne i ważne. To jeszcze a propos tej konwencji, w której jesteśmy. Myślę, że warto byłoby jednak zdecydowanie wyjaśnić, że tutaj strona, bo już zakończyliśmy, tak, oceny, że strona opozycji jak najbardziej zgadza się z, jeśli nie wszystkimi, to większością argumentów propozycji i reprezentuje albo instytucje finansowe, które oferują właśnie produkty indeksowe, albo tak jak ja, książka, którą Państwo będą mogli nabyć, jest trzecią książką, którą napisałem na temat inwestowania pasywnego czy indeksowego, więc tutaj nie ma wątpliwości, po której stronie stolika jesteśmy. I to jest moim zdaniem najlepsza puenta. Dziękuję Ci za nią. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kontynuowania rozmowy w kuluarach.